Dobry, witam was bardzo serdecznie w solucji kolejnego questa, którego zaczynamy u Wielkiego Księżyca. Słuchamy historii, którą nam opowiada i rozpoczynamy questa. I teraz rozmawiamy sobie z ostrym nożem. Później idziemy do szybkiej strzały. Przechodzimy przez rzekę, sprawdzamy dlaczego dzieci tak hałasują. I rozmawiamy z radosną wiewiórką, później z jasnym księżycem, który nie jest zbytnio zadowolony. Mężczyźni wybierają się na polowanie, podążę ich śladem. Czyli stop. To z tym chyba rozmawiał, tak? Z trującym liściem. Zgadza się. Podchodzimy do trującego liścia i przenosimy się z nimi na jakieś, to jest chyba polowanie. Rozmawiamy z ostrym nożem. Tutaj jest konkretny dialog. Mężczyznom nie idzie tak, jakby chcieli. Obserwujemy, jak się rozwinie sytuacja. Co to jest? Bizon. Nie wiem, może lepiej tego. Aha, obserwujemy, czyli po prostu pewnie podchodzimy i na nich rozmawiamy. I patrzymy, jak się rozwija cała sytuacja. Sprawdź, czy myśliwym udało się coś upolować. Z tego co widzę, raczej nie udało się im nic upolować. Postanowić pójść do obozu i poczekać, aż myśliwy wrócą. Posłuchajmy, co mówią inni. Nie. Tutaj są już myśliwi, więc nawet od razu idziemy tutaj do trującego liścia. I rozmawiamy o. I słuchamy właściwie ich rozmowy. Podążaj za jasnym księżycem i obserwuj, co robi. Okej, tutaj mamy jasny księżyc. W takim razie musimy sobie niego po prostu chyba podbić, no nie? No i transportuje nas gdzie? Do smutnego Bobra. Naprawdę te indiańskie imiona są. Czasami, w sensie ja wiem, że oni się tak nazywali, ale to jest zabawne. Smutny Bóbr, Jasny Księżyc. Jasny Księżyc wrócił do wioski. Obserwuj reakcję członków plemienia na jego słowa. Czyli idziemy do Jasnego Księżyca, który jest tutaj. Przez rzekę musimy znowu przejść. No i słuchamy, o czym oni tu rozmawiają. Właściwie to czytamy. Mieszkańcy wioski muszą zadośćuczynić krzywd, jakich się dopuścili. Idziemy w takim razie sprawdzić, jaką decyzję podjęli. I rozmawiamy z trującym liściem. Bracia postanowili przygotować dary dla smutnego Bobra. Sprawdź, czy dzieci zebrały owoce. No to idziemy do radosnej wiewiórki. I co się stało? Sprawdź, czy kobiety przygotowały już ubranie. Tak, ubranie? Chyba tak. Słodka rosa. Również wykonali swoje zadanie myśliwi. Czyli idziemy znowu do trującego liścia. I co się dzieje? Podążaj za członkami plemienia. Gdzie stoi namiot? No i idziemy w takim razie za członkami plemienia. Quest szybki, przyjemny. Co ja nie mogę jakoś tutaj. Rozmawiamy z trującym liściem. Wchodzimy do środka. Smutny Bóbr powiedział, co powinni zrobić członkowie plemienia. Zobaczmy, czy skorzystali z jego rady. I klasycznie idziemy do trującego liścia. Co było dalej? Zapytaj Wielkiego Księżyca.
I mamy już koniec questa. Pamiętajcie, żeby zawsze wziąć z doświadczeniem lub bez doświadczenia, jak chcecie. I w nagrodę dostajemy dwie sztuki waluty eventowej oraz drobną kulbę kukurydzy, która leczy nas 50% życia i mamy takich kolb 20. Dziękuję Wam serdecznie za tą solucję, życzę Wam samych legend i do zobaczenia w przyszłej. Cześć!